Cześć wszystkim, z tej strony Domino. Zapraszam na kolejny odcinek z Crossouta. Wczoraj na live'ie zakupiliśmy sobie nową broń, wyrzutnie rakiet, dwie, co spłukało nas całkowicie i pokazało, że ja nie potrafię grać wyrzutniami. Więc teraz będziemy troszkę nimi grali, żeby się nauczyć, żeby opanować to tak samo jak Assassina. Dobra, dzięki ziom, kurde, ocaliłeś mi dupę. Naprawdę. Dostałem w jedną wyrzutnię, ale kurde, żyję, bo tamten by mnie wziął i zjechał totalnie. Siemano, siemano, siemano. Dobre wyczucie czasu. Piękny timing. Za wysoko, ale już ich niszczymy. Patrzcie, od nas nikt nie zginął. Nawet ja. dojechali, dojechali. Pięknie, kurde, zasługuje na cukierka, dobra. O pierunie. Chyba jednak nie zasługuje na tego cukierka. No dobra, niech nas wrzuca do następnego. Powiem wam, że pojęcia nie mam, jakim cudem rakiety mają większe pierdzielnięcie niż lance, ale tak naprawdę wywalam dwie salwy z rakiet i gościu dalej żyje, a z lance wbijam się raz i na 90% typa nie ma. Ha? Jak to jest? Ja muszę coś na przód. No, całe szczęście eksplozja gdzieś tam go trafiła, bo ja z tymi rakietami to naprawdę strzelam. Co mnie trąciło? No kurna, stary, jadę prosto, tak? Ja pierdzielę. W tej grze tego typu rzeczy to powinny być do taranowania. Jakieś takie wraki aut, coś w tym stylu, to powinno być do taranowania. Byłem, strzeliłem i uciekłem. Wracam do swoich. Ło, patrzcie, normalnie na ręcznym zahamował. Skarży się koledze. On ci przypierdzieli. O kurna, ten to jak z tej rury mi przywali. A, przyczajony tygrys ukryty ja. O, nie zdążyłem wystrzelić wszystkich rakiet. No, ale już się dzieje, no. Po prostu brakowało mi cukru.
Jest wcześnie rano. Ja dopiero co wstałem. No. Przez budynek wysadziło typa. Dacie wiarę? Przez budynek go wysadziło. On był za rogiem. I mimo to eksplozja była tak silna, że budynek się ostał. Ale gość dednął. Wydaje mi się, że ta gra będzie zawsze w fazie beta. Ma tyle błędów, a oni zamiast walczyć z tymi błędami, to no dodają jakieś hoovery. O, właśnie takie jak ty, o, takie jak ty, kurna. Hoover, który ma lepszy sprzęt ode mnie. Dobra, ciśniemy za całą ekipą. Jak oni jadą, to i my. Jak zostaniemy, osłabimy team. Dostał piękny ostrzał. Nara. Nara powiedziałem. Plecy. Ultra instynkt. Dobra, bo widzę, że tu już jadą z boku. Ale na petę przyjął. Pięknie. Po prostu zabierz mi to gówno spod kół. No ugramy to, ugramy. Coś czuję, że spokojnie to ugramy. Nie wiem, kto się tam pierze. A, nasz bot się tam prał. I nie tylko bot się tam prał. Dobra, oni jadą do nas. Bo tylko to im zostało. A nie, jednak nie. To trochę głupio robią. Brawo! Zwycięstwo jest nasze. Czyli powiem wam tak, że liczba zwycięstw i miejsce w meczu jest wprost proporcjonalne do ilości cukierków, które zjemy. W poprzednim meczu zjadłem jednego cukierka, byłem pierwszy. W tym meczu już zjadłem łącznie dwa cukierki, czyli jestem drugi. To może dam sobie spokój. Bo tam jeszcze pół paczki leży. Ja cofam. Dziękuję panowie, kurna szacun dla was. Za to, że się przesunęliście, jak ja cofałem. Podoba mi się to. Trochę dupa, że się tak żeśmy rozjechali. Bo to się może marnie skończyć dla nas wszystkich. O nie, nie jadę podnieść żadnego bota. Nic z tego. Ja bym tam wjechał, wpadł i bym zginął jak ten. O pierunie. Wiej, ja haszmen, wiej.
Wiej! Walcz o swoje życie! Uff. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, znikasz ty. Wiedział Burak, że jadę na autodestrukcji. Nie, ale to jest to... Dobra, czyli w takim razie moja teoria padła, mogę zjeść cukierka. Powiem wam, że to było do przewidzenia. Bo zobaczcie, że oni jechali w kupie, a myśmy to mieli wszystko w dupie i każdy pojechał w swoją stronę. O! No sora, nie ugrasz tego inaczej. Ale teoria prysła niestety. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. Patrzę, kto jest w przeciwnej drużynie i pojęcia w ogóle nie mam. O, mamy ranking 6000. To miło, a oni nie. Bomba. Proszę, normalnie, kurde. Jak bieg po ścianie. Co się dzieje? Co tam rozdają? Tak, salwa ostrzegawcza. Niestety nie trafiłem. Co to auto odpierdziela? Tak sobie myślę, czy to auto może być o połowę krótsze i wydaje mi się, że może być o połowę krótsze. Kurna, ja pierdzielę. Rozpierdzielił nas. Po prostu. A ten bot zamiast tu pomóc, patrzcie co za... Co za jełop, ja pierdzielę. Tłuką mu kolegę tam, a ten nie, ten se strzela dalej. Ej, to nie bot, to jest gracz. Ja pierdzielę. Typie, wytłukli ci ekipę całą, która stała obok ciebie. Pięknie. Dobij go. Ślicznie. Nie zmienia to faktu, że jesteś tłuk, bo ja bym zajął się plecami najpierw, ale no szacun, 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 szacun. Dobra, ludki. W tym odcinku to byłoby na tyle. Szybko mnie zdjęli, naprawdę szybko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o ocenie. I do następnego. Trzymajcie się i na razie. Cześć.